Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym odcinku z The Foresta, wersja Alpha 008C. Dziwne, dlaczego C? Zaraz się dowiemy. Póki co. Aha, czyli jedyną poprawką jest to, że teraz typa nas tam, gdzie nas los polubi. Czyli w tym przypadku żeśmy się zrozpili niedaleko plaży. Więc zaraz to zobaczymy dokładniej. Tylko trzeba sobie nieco zjeść. Wziąć to co trzeba. Oczywiście spedometer zawsze przydatny. Dziękuję. Zjemy medykamenta. Okej, dobra. Może zjemy medykamenta, więc go użyjemy. Lecz. Dobra, i co my tutaj mamy? A może coś do ekwipunku nowego? Aż się dowiemy. Tak popatrzę z grubsza i może coś tu odnajdę. Na razie. A właśnie, mamy te klatki. Królicze, pułapki. Jakieś tutaj widzę też. Mamy tutaj nawet już taki średniowieczny piecyk do mięsa i ogródek można robić z tego wszystkiego. A i jeszcze można sobie zrobić dom na wodzie i to bym zrobił nawet, ale jest jeszcze coś. Moment, gdzie to jest? To bodajże jest gdzieś przy budowie chałupy, tylko... Czekaj, no gdzieś ja to miałem. Poza nagrywaniem sobie pozwoliłem zbudować domek na drzewie, ale gdzie to jest? Gdzież to kurwa... Przecież ja to miałem gdzieś. Gdzieś mi kurde uciekło to. Dobra, nie będę się... znęcał nad książeczką, tylko po prostu teraz zbieram sobie nieco walizek. Może coś się w nich znajdzie nowego. O, już jagódki. Spieprzy piłeczko. O, dużo walizek jest. No nie, pozbyłem się tych gumi jagód. Tak nie miało być. Na razie nic jeszcze nie będę takiego budował. Chcę tylko ogólnie sprawdzić. Aha, nie można już więcej tych podnieść. O, już kanibale na dzień dobry. A co się mnie boisz? Czekaj. Już ze... właśnie. Mamy nową metodę. O, proszę bardzo. A, zobaczycie co to ja... Zaraz ja place'a odwalę. O, proszę bardzo. Teraz się mnie bój. Kurde. Bój się bardziej niż szatana. Aha, dobra. Ale widzę, że ty jesteś bardziej taki tchórzliwy. Czy tchórzliwa? Czekaj. A, już chętna do bitki? Chętna? O. A że ich hormony się podniosły. Dobra. Tak chcesz się bawić. Nie ma sprawy. No fuck. Myślałem, że ona już odgryzła całe drzewo. No nie ma uciekania, no. Kurde, zdychaj. Poszło. Dobra. I git. To miałem właśnie iść dalej. Ale widzę, że już kanibale się chcą nade mną znęcać. Na początek odcinka. Nie darują mi. Ale widzę, że się też poprawiła lesistość. Tak. Czuć tam. Czuć życie w tym lesie. Poza tym kanibalem, oczywiście, że mi nie było.
Ale czuć to wszystko, że jakoś tętnisz takim życiem. No i tu mamy naszą plażę. Wiem, nie powinienem się tak rozpędzać, ale bierze mnie. O, i gdzieś właśnie na tej plaży byśmy sobie zbudowali ten dom na wodzie. Co? Aha, to walizka. Tak dziwnie położona. Nawet nie komentuję tego. Dobra, teraz sobie tylko chcę dojść do plaży i zacząć budować to cudo. Jeszcze mamy 9 dni do kolejnej alfy 09. No kurde, co ty nie umiesz wspinać się po skalę? Wstydziłbyś się. Dobra, dojdziemy sobie mniej więcej gdzieś tutaj i sobie zbudujemy ten dom na wodzie. The fuck? A wy chcecie, żebym ja przyszedł na zawał? Poważnie? Takie odgłosy? Czekaj, ja bym jeszcze raz się zabawił. Dobra. Ja widziałem tylko kanibala, chodź tu. O, no tu. Raz cię odstraszę. A, czyli mogę sobie tak nosić to. Miło. O, końsy. Znowu na FIFA będzie. Zacząłem. No, tam jak już pokazywałem te top 15 bramek, ale troszeczkę żeście mnie tu zhejcili. Mieliście prawo, owszem, bo no nie mam umiejętności montażysty. Jak wy dobrze, doskonale wiecie nawet. Ale no chyba już same momenty bramek były dobre, więc no było też parę ocen pozytywnych. Więc no nie ma tutaj powodu do takiego narzekania, ale no to zawsze poproszę na następny raz kogoś, kto zawodowo to robi, albo przynajmniej ma takie umiejętności konkretne. I wtedy nie będzie problemu, wtedy będą top 15 bramek w lepszej jakości. Bo to wam chyba też jeszcze chodziło o jakość. Najprawdopodobniej. Nie wiem, jak tylko się domyślam w tej kwestii. No luj, ile jeszcze tych walizek do odpakowania. To normalnie jakbym paczki otwierał w FIFA. Tylko że otwieranie paczek w FIFA jest tam bardziej męczące niż otwieranie walizek toporkiem, no. Dobra, same alkohole tu widzę. Dobra, co my tu jeszcze mamy takiego? Co by was mogło przykuć uwagę? No dobra, czyli jednak już chyba zabrakło atrakcji. No to zaczniemy już sobie ten dom na łodzi. Znaczy, dom na wodzie. To jeszcze tylko się pozbyć. Dobra. To na budowę tego szejsu ile potrzebujemy? Ja się muszę dowiedzieć, dobrze. O kurde. Ile tam było? 125 belek. Czekaj. My się zaraz dowiemy, jak my mamy to zbudować dokładnie. I czy to na wodzie, czy po prostu zrobiliście mnie totalnego dekla. Czekaj, to będzie tutaj. Aha, tu mi pokazuje tylko, że 48 sztuk. No to odkopiemy co nieco. Tu jeszcze można walizki pootwierać. Wiem, my się budujemy cały czas w tym podobnym miejscu. O, tyncza świeci. Nieźle. Lag był, sorki. Ale tak. Jeszcze może będą takie spadki przez kilka dni. Zobaczymy. Mówiłem już o zmianie kompa, który może nawet nastąpić jeszcze przed premierą, którą już chyba mówiłem pod Risen Trójką nie raz, więc i pod prototypem w sumie też, więc nie będę już powtarzał jej nazwy.
Po prostu już niech każdy wie, o co chodzi. Bo ja nie będę się ciągle powtarzał. O, jak mi przykro, że poturbowałem takiego ptoka. Mega. O kurwa. Sorry, ta moja mina będzie bezcenna, jak ją zobaczycie, ale... Kurwa. Jeden pisk i tylu kanibali. No was... Czekaj. Aport! O, jakżem za bardzo zaportował. Chyba poleciało aż kurde na Merkury. Dobra, nieważne. Nie rozpraszajmy się. Najważniejsze, żebym tylko teraz właśnie... te skrzynki poniszczył i zaczął budowę tego dzieła. Właśnie jeszcze tego nie budowałem, ale domek na drzewie powiem wam jak najbardziej OP, tylko gdzieś ja tą... Gdzie ten model mam? Musiałem to gdzieś mieć. No kurde! I mam z nami walczyć. Czekaj, 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 czekaj. Kurde, palicie się wszyscy. No na hit, to normalnie na hita ich jedzie. No i patrzcie, i cała banda łysego się zebrała tylko po to, żebym ich spalił na hita. No, wstyd. O, tu jeszcze się jedno gówno przeżyło. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Nie będziesz mi tu jadł. Jestem zbroniony. Łe, zęby ci łamie. Znaczy nie brzydziłem się, tylko chciałem coś powiedzieć, tylko wydałem taki dziwny oddźwięk. Dobra, teraz trzeba tylko poniszczyć te gówna. O, spadki są. Czyli mogli albo coś podupcyć w optymalizacji graficznej, albo to ja miałem laga. Moment, muszę się napić. Bo widać, że już mnie bierze. Dobra, najedzony. A właśnie. Można walczyć teraz jeszcze czymś takim. To jest bardziej taka broń obuchowa. Ona nie służy do odkrajania tych części ciała. Właśnie, nie da się. Ale to jest taka broń obuchowa, która może nie dość, że ogłuszyć, no to jeszcze ładnie przywali. Nie wiem, zaraz znajdziemy jakiegoś delikwenta, to pokażę wam potem, co można z tym cudem zrobić od kanibali. Więc to jest jakby tylko moje kolejne info, że jest broń taka bardziej siekana albo sieczna i broń obuchowa, czyli coś nowego. O, i ty, wkurzyli się i przyszło ich dwa razy więcej. Dobra, chodźcie tu. Ja tam w sumie gotowy i zwarty do działania. O kurde, trochę was tu jest. Jak wy się tu za was wziąć? Tylko tak, żeby to wyszło korzystnie. Fuj. Dobra, o, i właśnie taki jest efekt broni obuchowej. Proszę bardzo. Ty, a jednak odupało. Okej, dobra. Jestem zaskoczony. Czyli ta broń też robi siekę. A w ogóle można ją jakoś, nie wiem. Nie, nie można jej zrobić tak samo jak z tym toporkiem. Aha. Czy jednak potrafi zabijać tak, że może ją nawet odłupać? O, chodź, 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 chodź. Nie ma, nie ma. Jep, jep. O tak. Kurde, normalnie jakbym w Rydzyna trójkę już grał. O kurde. O szwak. O kurde. Trochę się spaliłem. Ze wstydu też. Nie ma, nie ma, nie ma! A! No kurde, przecież ja tu zaraz padnę. Dajcie mi fory. Dobra. I tak łatwo nie dam się zabić. Nie, nie wam. O kurde.
Czekaj, no muszę jakoś. Ta, co tu? A tu przyszedłeś. Ta. Wiem, że swojego męża jesz. Za to ci bardzo współczuję. Ale musisz zginąć. Takie prawo dżungli. Dobra, najpierw poczekam, aż mi się nieco zregeneruje. Dobra, nie. Nie ma litości. A teraz muszę was podkrawać. Obowiązek, tak. Jep. I teraz twoja kolej, dziękuję. Okej. Okay. Trochę podpadało tych części ciała. Nie powiem, że nie. Aha. Czyli tego też się już za bardzo nie da podnieść. Okej, okay, dobra. Przydałoby się zrobić ten odstraszacz od kanibali. Co? Z kim ty się bijesz? Z powietrzem? Ty kurwa. Oluju. My nawet nie mamy podstawowego schronienia. No, geniusze. Geniusze zła. Spieprzaj, ty kurde. Czarna kanibalko. Zdychasz. Dobra. Dobra, teraz potrzebuję szybko tych liści. Dobra, git. O, jak trzasło. A, patyków, a nie liści, geniuszu. Ty kurde. Nie wstaniesz mi. Jak na wszelki wypadek. Dobra, teraz jeszcze patyki chcę na szybko. Zrobić to, co do mnie powinno należeć. Jeszcze to trzeba odkroić. Nie będę patologiem, ale takim toporem to ja odkroję nawet, kurde. Spleśniowy ser. Dobra, patyki, patyki. Gdzie są dwie sztuki patyków? Dawać mi je wszystkie najlepiej. Jest. Git. Ale nie wiem, jak będzie z właśnie z tym wodnym domkiem. Jak to trzaska. Nie zabrałem tych patyków w końcu. Jakie to jest porąbane. Idźcie. Idźcie i mnie nie denerwujcie nawet. Dobra, tu mamy. Spieprzaj. Porąbało cię. Co? Co kozaczysz? O kurde. Ej, bo zaraz się to dla mnie może źle skończyć. O kurde. Zapal lampkę, dobra. Nie no, deklu moronie. Porąbało. No i super, dobra. Git. Jeżeli to znowu ma się dla nas skończyć śmiercią, jak to było poprzednio, to skończymy odcinek, bo ja nie chcę tego przedłużać nawet ani sekundę. Super, zapalamy. Okej, okay, no super. W sumie mogłem się spodziewać, że się już pakuje tak mocno, że będę po prostu powoli zdychał. Co my to mamy? Co to jest? Czaszka? Ty, taką czaszką przyjebać kanibalowi. Niegłupie pomysły. O, git. Gitaśnie. No i ładnie, no. Tak, no i fajnie. No. Cieszę się, że masz mało HP i krwawisz.
Ale przecież mam jeszcze medykamenty. O co tu chodzi? Dobra, snickersy też można zjeść. No i git. Z nami już lepiej. Ale wolałbym jeszcze taką latarkę. I okej. Ale świeci po oczach strasznie. Aha, jeszcze nie ma. Nie ma jeszcze efektu wahadła. Aha. Super. Ale poczekamy jeszcze do którejś tam wersji i wtedy to będzie już opracowane. Czekaj, ja tu jeszcze sprawdzę, co wy tu macie. Czyli same takie pierdoły w tym miejscu leżą. Ja bym chciał stąd uciec. A czemu ja mam kucać? Nie czaję. Co, coś strasznego mi wyskoczy? To i nie każcie mi się stresować, bo to w tej chwili będzie już naprawdę mocne przeżycie. Teraz pytanie, w którą stronę? A pójdziemy sobie w tą stronę, dlaczego by nie? Byleby mnie nic nie zaskoczyło. Wszystko, byleby mnie nic nie zaskoczyło, bo wtedy to już jest po prostu koniec. A jak przeżyjemy, to wrócimy do naszej budowy. No, kucnie sobie, bo teraz to jest akurat nisko. Przynajmniej się robi tak nisko, nie poniekąd. Okej. Okay. Droga się ciągle wydłuża. Sporo ciał. To jedno. Teraz to nie tutaj. Właściwie to byłoby tutaj. O! I właśnie o tym chciałem powiedzieć. Ale nie mamy nawet... A jest tu toporek, proszę bardzo. Co? Czemu go nie można podnieść? A nie, idzie. Dobra. Okej. Teraz tylko to wystarczy zniszczyć. Właśnie mówię, chciałem wrócić do tego tematu, że można wykonać taką interakcję, żeby zniszczyć kilka belek takim oto toporkiem. I tak też nam się udało. I udało nam się wyjść z tego tym razem cało. I proszę o zgaszenie latarynki, dziękuję. No i tym razem sprawiliśmy, że no wyszliśmy w jednym kawałku. Teraz tylko po prostu dotrzeć do naszego miejsca położenia lokacji. Czekaj, już sobie patyki wezmę. Aha, tak trochę dziwnie w to uderzałem. Dobra. Widzę, że ta broń jest... Narzędzie jest nieco zbugowane. Ale mam nadzieję, że w dziewiątce to poprawią bardziej. I myślę, że już nie będzie wychodziło 0.08D, bo to jak dla mnie bez sensu. Jak już z B poprawili optymalizację graficzną, jak i samą oprawę, która no wygląda lepiej o wiele niż to było w przypadku poprzedników. Dobra, co my tu możemy podnieść? Bo widzę, że jest tu dużo wszystkiego. Końcy. To będę miał przynajmniej na paczki. Nie no, oczywiście żartuję. Okej. Ja my teraz mamy iść, bo nie chcę się pogubić zbytnio. Nie na tym mi zależy. Zależy mi na dotarciu do celu. No i tak też właśnie mamy. Jezu, myślałem, że już kanibal. Albo coś gorszego. Dobra, jesteśmy już tutaj. Będę już jebał oczywiście, więc... Możecie się spodziewać. Dobra. Teraz tak, sobie położymy to, tak,
To gówno. Zapal, proszę. Dzięks. I jeszcze ognisko. Okej, dobra. No i wracamy do naszej budowli. Aha, jemu się chyba łapa zbugowała. Okej. No, ptaki się już tu bugują. Dobra, wiecie co? Dzisiaj będzie krótszy odcinek. Nie chcę się już zamęczać. Nie chcę was też zamęczać. Ewentualnie tam odcinek nagrałbym jeszcze w czwartek. Bo właśnie chciałbym wam powiedzieć, że w piątek, sobotę i niedzielę mnie nie będzie. Sprawy bardziej takie prywatne, więc nie będę tutaj mówił szczegółowo, dlaczego nie będzie materiałów przez 3 dni. Nie wiem, może zrobię tam jutro albo nawet czwartek zapasowe odcinki, plus może tam właśnie ten The Forest, i bym je wrzucił na zaplanowane na piątek, sobotę i niedzielę. I mielibyście co w sumie oglądać. Tylko tak jak właśnie mówię, musiałbym znaleźć czas na... Ale to najprawdopodobniej czwartek. Bo w środę to jeszcze wątpię, żebym coś takiego zrobił. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo.